Piękno ETF-ów polega m.in. na tym, że światowy rynek akcji można kupić za pomocą zaledwie jednego ETF-u. Obecnie są one dostępne praktycznie dla każdego. Aby w nie zainwestować, wystarczy mieć w kieszeni raptem kilkaset złotych, a czasem nawet mniej. Co się zmieniło od zeszłego roku? Spider MSCI ACWI IMI ściął opłaty z 0,45 do 0,17% a Invesco wprowadziło dwa nowe etf -y na FTSE All World z niską opłatą na 0,15%. Poza tym marka Lixor została zastąpiona przez Amundi w związku z połączeniem tych firm. W tym materiale pokażę Wam, jak wybrać ETF na globalne akcje. etf -y to świetne narzędzie do inwestowania, ale przypominam, że inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem, a historyczne wyniki nie są gwarancją na przyszłość. To oznacza, że można stracić część, a nawet całość zainwestowanego kapitału. Ten materiał nie jest rekomendacją inwestycyjną. Ranking pokazuje moją subiektywną perspektywę, a co ma znaczenie dla mnie, niekoniecznie musi mieć dla Was. Odpowiedzialność za Wasze decyzje inwestycyjne bierzecie Wy sami. Globalne portfele akcji w formie indeksów giełdowych przeważnie obejmują kilka tysięcy spółek z całego świata, z rynków rozwiniętych i wschodzących. Takich indeksów jest bardzo wiele. Trzy najbardziej popularne to FTSE All World, MSCI All Country World Index, czyli MSCI ACWI oraz MSCI ACWI IMI, za którymi podąża łącznie 11 ETF-ów. FTSE All World i MSCI ACWI zawierają spółki duże i średnie, a MSCI ACWI i mi dodatkowo małe. Mimo dużych różnic w liczbie spółek w portfelu, od około 3 do 9 tysięcy, ich struktura geograficzna jest prawie identyczna. Weźmy przykład indeksu MSCI ACWI, za którym podąża najwięcej ETF-ów. Ponad 60% jego portfela stanowią spółki ze Stanów Zjednoczonych. Prym wiodą firmy z sektora IT, finansowego i ochrony zdrowia, które stanowią połowę. Mimo że indeks obejmuje prawie 3000 pozycji, 10 największych spółek odpowiada za aż 20% wartości całego portfela. Są wśród nich takich firm jak Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Alphabet czy Meta. Który indeks jest najlepszy? Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Różnią się one liczbą spółek, ale pod względem struktury są do siebie bardzo podobne. Trochę jak wybór między BMW a Mercedesem. Najbardziej popularny indeks to MSCI ACWI, czyli All Country World Index, za którym podąża 6 ETF-ów. Wśród nich są jeden ETF od iShares, jeden od Spider oraz po dwa od Amundi i UBS. Na FTSE All World dostępne są cztery ETF-y. Do niedawna były tylko dwa od Vanguarda, ale w 2023 doszły dwa od Invesco, co warto dodać z bardzo niską opłatą 0,15%. Jest też ETF od Spider na MSCI, ACWi i Mi, który od zeszłego roku ściął opłatę z 0,45% do 0,17%. ETF na globalne akcje łączy to, że mają zazwyczaj wysokie aktywa, Przeważnie stosują politykę akumulacji dywidend i są bardzo płynne. Różnią się np. metodą replikacji. Aichers i Spider stosują metodę fizyczną typu sampling, a Mundi i UBS syntetyczną, ale to moim zdaniem jest mało istotne. Bardziej istotne są różnice w kosztach zarządzania i dostępności. Spośród ETF-ów akumulujących dywidendy, które osobiście polecam jako domyślny wybór, najtańszy jest Invesco Foodsy All World, gdzie koszty zarządzania wyrażone wskaźnikiem TER, czyli Total Expense Ratio, wynoszą 0,15%. Niewiele droższy jest Spider MSCI ACWI Mi, który w ostatnim czasie ściął opłaty z 0,45 do 0,17%. Przy czym nie u każdego brokera są one dostępne, zwłaszcza Invesco, który powstał w 2023, więc jest bardzo młody. W przypadku iShares MSCI ACWI oraz Vanguard FTSE All World Accumulating Koszty zarządzania są nieznacznie wyższe od Spider i Invesco, odpowiednio 0,2 i 0,22%, ale są za to najłatwiej dostępne, co zawdzięczają przede wszystkim wysokim aktywom, a takie ETF-y domy maklerskie lubią najbardziej. Trzeba jednak zastrzec, że w Europie zdarzają się brokerzy, którzy nie udostępniają funduszy bez przetłumaczonych na lokalny język dokumentów KID. Węgorz takich dokumentów nie zapewnia, więc ich funduszy czasem kupić się nie da, np. przez Saxobank czy Degiro. Dlatego na szczególne wyróżnienie zasługuje iShares, który zapewnia dokumenty funduszy m.in. po polsku, dzięki czemu jest on dla nas dostępny przez praktycznie każdy dom maklerski. Przy okazji, iShares miał w 2023, ale także w dwóch wcześniejszych latach pozytywną różnicę od wzorowania. Co oznacza, że uzyskiwał wyższe stopy zwrotu niż indeks, ze którym podąża. Żaden inny fundusz tego nie dokonał. Wszystko dzięki umiejętnemu samplingowi oraz przychodom z pożyczania papierów. Który ETF jest najlepszy? Indeksy różnią się od siebie, więc chcąc porównywać jabłka do jabłek, należy porównywać ETF-y, które podążają za tym samym indeksem. Z MSCI, ACWI, IMI jest najłatwiej, bo na ten indeks jest dostępny tylko jeden ETF Spider MSCI, ACWI, IMI, więc zwycięzca jest oczywisty. W przypadku MSCI, ACWI, wyróżnienie dla najlepszego ETF-u akumulującego przyznają iShares ze względu na niskie koszty i korzystne różnice od wzorowania, a ETF-u dystrybującego UBS, bo to jedyny ETF dystrybujący na ten indeks. Najbardziej zaciętą walkę stoczyły etf -y na FTSE All World. Wyróżnienie dla najlepszego ETF-u akumulującego przyznaje Invesco, bo ma niskie koszty, a jego stopa zwrotu, licząc od początku jego istnienia, czyli niespełna rok, jest wyższa niż konkurencyjnego Vanguarda. Chociaż trzeba oddać Vanguardowi, że jest póki co łatwiej dostępny. Natomiast wyróżnienie dla najlepszego ETF-u dystrybuującego na Futsi All World trafia do Vanguard, bo inwestor dystrybuujący jest na razie bardzo trudno dostępny. Nie ma go na przykład jeszcze u żadnego polskiego brokera. Gdybym miał wyróżnić tylko jeden fundusz ze wszystkich wymienionych, byłby to iShares MSCI ACWI Accumulating. Za takim wyborem przemawiają niskie opłaty, korzystne różnice wzorowania, długa historia oraz powszechna dostępność. W ciemno obstawiam, że kupicie go przez każdego brokera. To wszystko na dziś. Dajcie znać, co o tym sądzicie i zostawcie suba, jeżeli macie ochotę na więcej. Jeżeli interesują Was aktualne rankingi ETF i domów maklerskich, znajdziecie je na stockbroker.pl. Piona!